Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa. Zaczynamy dzisiaj od piłki ręcznej kobiet. Szczypiorniński Młynarz Stoisław Koszalin w ostatnim czasie naprawdę mają gorący okres, bo rozgrywają w zasadzie mecze co 3 dni. W tym tygodniu dwa spotkania ligowe, dwa we własnej hali. No i tak z mieszanymi uczuciami. Dlaczego? Bowiem minioną środę zespół koszański zmierzył się z drużyną MKS-u Urbis Gniezno. Urbis zdecydowanie wyżej w klasyfikacji, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o dorobek punktowy. No a zespół koszaliński chciał w końcu pokonać rywala, który ostatnio regularnie spuszczał nam lanie, więc zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Oczywiście też zespół koszaliński chciał ugruntować swoją piątą lokatę w ligowej klasyfikacji. No i jak chciał, tak zrobił. Zespół koszański zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Szczególnie w drugiej połowie wypracowały sobie nawet cztery bramki przewagi, a rywalki próbowały dogonić naszą ekipę. Goniły i nie dogoniły. Ostatecznie zespół koszański wygrywa 32-31. Bardzo dobra postawa zespołu koszalińskiego. Zwycięstwo. No i to na pewno cieszy naszych kibiców. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia po tym spotkaniu przedstawiciele obu drużyn. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo po dawno takiego meczu nie graliśmy. Niemniej jednak w końcówce mieliśmy swoje szanse i gdzieś tam nerwy. Pogubiliśmy piłki, jakieś słupki niedobite i skończyło się tak, jak zabrakło czasu. A mieliśmy naprawdę parę sytuacji, żeby dogonić na remis i wtedy może jeszcze zwyciężyć. Skupiając się tylko na aspektach sportowych, co w Pana ocenie zawiodło w Waszej grze, że z Koszalina do pierwszej stolicy Polski wracacie bez punktów? Znaczy ja myślę, że w pewnym momencie wkradła u nas się za duża nerwowość spowodowana różnymi czynnikami, niekoniecznie może sportowymi tutaj, ale no gdzieś tam było widać, że ta nerwowość przy oddawaniu rzutów gdzieś tam była i myślę, że to gdzieś tam w końcówce nas wybiło z uderzenia i nie pozwoliło nam dogonić, a myślę, że był taki moment, gdzie nie potrafiliśmy wykorzystać gry w przewadze. I gdzieś po prostu Koszalin zbudował w tym momencie przewagę i potem już nam ciężko było, bo musieliśmy gonić. To był bardzo ciężki mecz dla nas. Nie wiem, co to spowodowało, taką ilość naszych błędów. No niestety dzisiaj nie był nasz dzień. No właśnie, trener powiedział, że w pewnym momencie w waszej grze było zbyt dużo nerwowości. Czy ty także odczuwałaś, że no nie gracie tej piłki ręcznej, do której przyzwyczaiłyście swoich kibiców? Ostatnie świetne starcie i pokonanie KPR gminy Kobierzyce to także pokazało, że no jesteście w tym sezonie w rewelacyjnej formie. Tak, to prawda. Ten sezon jednak uważam, że należy do nas i fajnie zagrałyśmy. Nikt się tego nie spodziewał. I może ten mecz z Kobierzycami też trochę zabrał z nas siły. Nie jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że gonimy wynik niestety i może to, tak emocje i dużo nerwów, dlatego było. Czyli wiecie, nad czym trzeba popracować. Dokładnie. Dziewczyny pokazały charakter, pokazały swoje duże możliwości i umiejętności na boisku. Naprawdę dzisiaj tutaj walczyliśmy od pierwszej do ostatniej minuty i ta walka przyniosła efekt końcowy w postaci trzech punktów i zwycięstwa jedną bramką. Panie trenerze, dzisiaj sypały się kary, sypały się kartki. Chyba można śmiało powiedzieć, że chcieliście w końcu wyszarpać zwycięstwo przeciwko ekipie z Gniezna. W zapowiedzi przedmeczowej nasza koleżanka Ania napisała, by pszczoły nie ukąsiły nas po raz kolejny. No i tym razem obroniliśmy się przed pszczółkami z Gniezna. No tak, nastawiliśmy się, że trzeba będzie się bardzo mocno bić, walczyć, bo Gniezno grało taką mocno siłową piłkę ręczną. Gdzieś tam początek trochę nam nie do końca wyszedł, dostaliśmy kilka bramek z drugiej linii, ale potem obrona zaczęła funkcjonować już dużo lepiej, były wyjścia, dojścia do ręki i już tych bramek z drugiej linii nie było tyle. No, myślę, że dziewczyny dzisiaj naprawdę stanęły na wysokości zadania, tutaj w obronie zostawiły kupę zdrowia. Czuję zmęczenie, dałyśmy z siebie wszystko, bardzo się cieszę, że wygrałyśmy ten mecz. Bardzo ciężki mecz, myślę, że dobrze funkcjonowała obrona mimo wysokiego wyniku. Dobrze grałyśmy w ataku, w obronie, bardzo dobrze się przygotowałyśmy do tego meczu i naprawdę bardzo się cieszymy, że urwałyśmy punkty w końcu. No właśnie, rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że ekipa z Gniezna totalnie nam nie leży. Dzisiaj ten mecz był tak naprawdę meczem na totalne noże. Czerwone kartki, dużo wykluczeń, natomiast to chyba pokazuje też, że bardzo Wam zależało, żeby odnieść dzisiejsze zwycięstwo. Tak, bardzo nam zależało, bo piłka ręczna to jest gra walki, więc czerwone kartki, dwie minuty się zdarzają. No, ale cieszę się, że trzy punkty mamy.
Trzy dni później zespół koszański mierzył się we własnej hali z KPR-em gminy Kołbierzyce. KPR walczy o tytuł wicemistrzowski. Dlaczego? No bo Zagłębie Lubin jest tak daleko, że już ma praktycznie zapewniony tytuł mistrzowski w tym sezonie. Natomiast KPR bije się z MKS-em Fanflor Lublin o to, żeby zająć drugie miejsce. Koszalnianki walczą o to, żeby utrzymać piątą lokatę. Koszalnianki całkiem nieźle prezentowały się w pierwszej części tego spotkania. Do przerwy nasza drużyna prowadziła 14 do 13. W drugiej części miała w pewnym momencie też 4 bramki przewagi. To na niespełna 10 minut przed końcem spotkania. Ale to KPR jednak zaprezentował się lepiej. Właśnie w decydujących momentach tego meczu zanotowało serię 7 bramek z rzędu. I to zadecydowało, że zespół z Kołbierzyc wygrał spotkanie. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia po tym meczu przedstawiciele obu drużyn. Tak naprawdę jestem zadowolony z końcówki meczu, bo te 50 minut miała być walka, miał być ten przysłowiowy ogień. Wiemy, o co się bijemy, wiemy, że nie ma już marginesu błędu, nie możemy stracić punktu, a to powietrze z nas zeszło po kilku niepowodzeniach. Wiemy, że bramkarka potrafi przysłowiowo zamurować, bo i w Kołbierzycach tak się stało. Natomiast to wszystko miało nas, że tak powiem, jeszcze bardziej motywować, dopingować do meczu. Natomiast te 50 minut to było takie wróżenie, aż było minus 4 na naszym koncie. Więc no zaryzykowaliśmy, tak? Zaryzykowaliśmy. Wyłączyliśmy najlepszą zawodniczkę dzisiejszego dnia i jak widzimy udał nam się ten pomysł, bo z minus 4 kończymy mecz plus 2, czyli 6 bramkami końcówkę wygrywamy. Także za końcówkę meczu wielkie gratulacje dla moich dziewczyn. Czy jest pan chociaż trochę zadowolony, bo nie widać na pana twarzy żadnego uśmiechu? Za pół godziny. Na razie jestem zły. Ten mecz miał się inaczej ułożyć, inaczej potoczyć. Natomiast pewnie za pół godziny wynik będzie ważniejszy i uśmiech na mojej twarzy będzie na pewno bardziej widoczny niż w tej chwili. Cieszymy się, aczkolwiek nasza gra pozostawiała wiele do życzenia i wiedziałyśmy, że przejeżdżamy na trudny teren, wiedziałyśmy, że zawodniczki z Koszalin na tanią skóry nie sprzedadzą, aczkolwiek uważam, że to, o co gramy, jednak nas zmusza trochę do tego, żebyśmy prezentowały lepszy poziom, a były takie sytuacje, jakbyśmy w ogóle nie wyciągnęły wniosków z meczu u nas, gdzie bramkarka Filonczuk nas leczyła i tutaj było to samo. No myślę, że takie mecze nie powinny nam się zdarzać. Cieszy ta wygrana, bo wiadomo, walczymy dalej o to srebro, aczkolwiek mówię, no nasza dyspozycja pozostawiła wiele do życzenia. Trener wspomniał, że od 50 minuty może być z was zadowolony. Coś chyba się przestawiło w waszej grze. Wrzuciłyście chyba wyższy bieg i wyższe obroty właśnie od tej 50 minuty, kiedy to no po prostu, no nie ukrywajmy, zdominowałyście przeciwniczki. Też myślę, że trochę błędów popełnił Koszalin i gdzieś tam my to wykorzystałyśmy. Weszła inna bramkarka i też nam troszkę odbiła, to też pomogło zespołowi. W ataku zagrałyśmy odważniej, to na pewno, i skuteczniej, bo tego brakowało zdecydowanie w pierwszej połowie i też w drugiej, więc myślę, że to wszystko, co poprawiłyśmy, plus parę takich prezentów od Koszalina zagwarantowało nam zwycięstwo. Taki trochę rollercoaster dzisiaj był w tym meczu. Prowadziliśmy, przegrywaliśmy, potem znowu prowadziliśmy 4 bramkami już w pewnym momencie. Myślę, że tutaj tam kilka decyzji sędziowskich też można mieć pretensje, gdzie zdobywamy bramkę, sędziowie cofają akcję do uderzenia w głowę. Uważam, że tam była zawodniczka nasza faulowana i mogli podyktować rzut karny i wtedy nie było żadnych wątpliwości. Tak? A tutaj jest zdobyta bramka, jest cofnięta akcja, no ale abstrahując od tego, no my też gdzieś tam nie wykorzystaliśmy kilkustuprocentowych sytuacji. Myślę, że to miało, to była główna przyczyna naszej porażki dzisiaj. Tak? Przegrywamy 2 bramkami. W końcówce gdzieś nie rzucamy sytuacji sam na sam, nie rzucamy karnego. Myślę, że no, mogło być ciut lepiej. Aczkolwiek no, brawa dla dziewczyn za walkę, bo się naprawdę zostawiły kawał zdrowia i serducha po tym, jak w środę wygraliśmy tutaj z Gniezdem. Kosztował nas ten mecz też dużo zdrowia. Wiadomo, że wszystkie zespoły teraz grają co 3 dni. Mam nadzieję, że zdążymy się zregenerować do najbliższej środy, bo już w środę mamy kolejne spotkanie tutaj z Lublinem. Także nie ma za dużo czasu na odpoczynek. No chyba można też powiedzieć o pewnym paraliżu naszej drużyny w pewnym momencie, kiedy było 26-22. Ostatecznie od tego momentu tracimy 8 bramek, 2 bramki zdobywamy. To chyba był ten kluczowy moment. I czy zdaniem trenera coś zawiodło, czy po prostu zabrakło pary ze względu na intensywność tych spotkań? Jakie mamy w tym momencie? Ja myślę, że trochę zabrakło pary. Na pewno gdzieś tam ustawienie to nam nie do końca pasowało, które było była włączona Marcelina i gdzieś tam na pewno w jakiś sposób nam to utrudniło nasze granie, ale myślę, że też zabrakło trochę zdrowia, bo myślę, że jakby Ania była
po pierwszym meczu, a nie po drugim, powiedzmy w tym tygodniu, czy właściwie można powiedzieć po serii meczy, które rozgrywamy, no to myślę, że też tam by sobie spokojnie poradziła lepiej. No myślę, że gdzieś tam zabrakło pomocy. No potem Krysia weszła na boisko, gdzieś tam zarobiła 2 minuty kary. No walczyliśmy, całe spotkanie walczyliśmy. Szkoda, bo gdzieś tam na pewno można było tu dzisiaj wyszarpać przynajmniej remis albo zwycięstwo. To taki jest sport. Raz się wygrywa, raz przegrywa. Mam nadzieję, że jeszcze kilka spotkań w tym sezonie wygramy. Jeszcze kilka spotkań przed nami w najbliższym tygodniu, między innymi w środę mecz ligowy z drużyną z Lublina, w piątek mecz pucharowy z drużyną z Lublina. Czy po pierwsze będziemy na te spotkania gotowi, czy któryś mecz jest dla nas ważniejszy i czy do każdego spotkania podchodzimy z jednym celem? Chcemy to wygrać. Czy trener potwierdza? Tak, no w każdym spotkaniu chcemy, każde spotkanie chcemy wygrywać kolejne, tym bardziej, że gramy tutaj w środę u siebie, potem gramy ten Puchar Polski. Półfinału to też jest bardzo ważny mecz dla nas, bo gdzieś tam jest szansa do tego, żeby wejść do finału Pucharu Polski. Dawno Koszalin nie był w finale, także myślę, że na pewno będziemy chcieli jak najlepiej się przygotować do tego spotkania również. Ale najbliższy mecz jest w środę i do tego spotkania się będziemy przygotowywali teraz przez najbliższe 3 dni, które nam zostały do tego meczu i mam nadzieję, że uda nam się dobrze przygotować i powalczyć w kolejnym spotkaniu. W pewnym momencie przestałyśmy rzucać bramki, no Kobierki dorzucały bramki, wyszły na prowadzenie i zimna głowa w ostatnich minutach i wygrały. No właśnie, ten mecz na pewno kosztował Cię też wiele energii. Byłaś co chwilę faulowana, co chwilę sprowadzana do parteru, ale chyba spodziewałyście się, że Kobierzyce właśnie w taki sposób grają w swojej obronie. Tak, to jest bardzo dobra drużyna, pokazuje to co sezon. Mają dobrą obronę. No cóż, no taka gra agresywna, kontaktowa, więc te upadki to jest normalne. No musimy też porozmawiać o tym, co przed nami, ponieważ kilka dni przerwy i mecz przeciwko MKS Fanflor Lublin. Co prawda 1 maja to święto, wy wolnego mieć nie będziecie, gracie i 1 i 3. Czy w Twojej ocenie zregenerujecie się szybko, by powalczyć po prostu jak równy z równym, tak jak dzisiaj, z kolejną drużyną z czuba tabeli? Zrobimy wszystko, żeby zagrać jak najlepiej, żeby wygrać każdy następny mecz. W każdym meczu walczymy. Staramy się najbardziej jak potrafimy i zrobimy to też w następnych meczach. Czy ważniejszy będzie mecz ligowy czy mecz pucharowy z drużyną z Lublina? Myślę, że zarówno ten jak i ten. Tutaj gramy o punkty, tam gramy o Puchar Polski i tutaj będziemy walczyć. Czas na podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Tabela i zapowiedź tego, co będzie się działo w tym tygodniu. A sporo będzie się działo, bo mamy ligową kolejkę, a także Final Four Pucharu Polski z udziałem Młynu Stoisław Koszalin. Wyniki Superligi z minionego tygodnia. 24. kolejka. Młyny Stoisław Koszalin wygrywają z Urbisem Gniezno 32-31. KPR Gminy Kobierzyce pokonuje Zagłębie Lubin 24-23. MKS Fanflor Lublin pokonał Piotrkowie Piotrków Trybunalski 30-27. Seria 25. Młyny przegrywają z KPR-em Gminy Kobierzyce 28-30. MKS Fanflor Lublin wygrywa z Urbisem Gniezna 32-19. Zagłębie pokonał Piotrkowie 26-22. W tabeli prowadzi Zagłębie Lublin z drobkiem 70 punktów. MKS Fanflor Lublin 58-56. Trzecia lokata. KPR Gminy Kobierzyce 43. Urbis Gniezno 29. Młyny Stoisław Koszalin 24. Piotrkowia. Dolna część tabeli handball. JKS Jarosław 24 punkty, 23 Start Elbląg, 18 Energia Szczypiorno-Kalisz i 12 Galiczanka. W tym tygodniu kolejny mecz. Młyny zmierzył się we własnej hali z MKS-em Fanflor Lublin. Spotkania pomiędzy Piotrkowią a KPR-em i Zagłębiem a Urbisem odbędą się 8 maja. Grupa spadkowa Energia Szczypiorno-Kalisz zmierzy się ze Startem Elbląg. Galiczanka Lwów podejmuje handball JKS Jarosław. W piątek Final Four Pucharu Polski. KPR Gminy Kobierzyce zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Młyny Stoisław Koszalin walczyć będą z MKS-em Fanflor Lublin. 5 maja finał Pucharu Polski. Przechodzimy do pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. Elin Gwardia Koszalin w zaległym meczu z 20 kolejki w minionym tygodniu zmierzył się z drużyną SMS-u Kwidzyn. No, można było się obawiać tego spotkania. Zespół koszański często ma problemy rywalizując z młodzieżą z Kwidzyna. No, ale tym razem tak nie było. Koszalinie od początku do końca dominowali, wypracowali sobie sporą przewagę i kontrolowali przebieg pojedynku. Ostatecznie wygrywają 41-26 i mocno zbliżają się do tego, by wywalczyć
pierwsze miejsce, no i możliwość gry w turnieju mistrzów po tym sezonie o awans do Ligi Centralnej. Podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. W zaległym meczu z 20 kolejki Elin Gwardia Koszalin wygrywa na wyjeździe z SMS-em Kwidzyn 41-26. 24 kolejka Tytani Wejherowo pokonują Warmię Energia Olsztyn 42-41. Jeziorak Iława wygrał z Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz 37-33. MKS Bodega Grudziądz wygrywa ze Spartą Borniki 31-25. SMS Kwidzyn pokonał PGE KPR Gryfino 47-37. Jedynka Morąg wygrywa z Usarem Kwidzyn 29-25. Szczypiorniak Olsztyn przegrał z Samborem Tczew 26-35. Pauzowała Gwardia Koszalin. W meczu rozegranym awansem Usar Kwidzyn przegrywa z Tytanami Wejherowo 27-35. W tabeli prowadzi Elin Gwardia Koszalin z dorobkiem 63 punktów, 57 ma Warmia Olsztyn, 54 Jeziora Kiława, 42 MKS Bodega Grudziądz, tyle samo SMS Kwidzyn, 41 Tytani Wejherowo, 39 Jedynka Morąg, 25 PGE KPR Gryfino, 20 Sambor Tczew, 19 Sparta Oborniki, 15 Usar Kwidzyn, tyle samo Abramczyk AZS Bydgoszcz, bez punktu Szczypiorniak Olsztyn. W tym tygodniu kolejna seria spotkań. MKS Bodega Grudziądz we wtorek zmierzy się z Gwardią Koszalin, Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz podejmuje SMS Kwidzyn, PGE KPR Gryfino zmierzy się z Jedynką Morąg, Szczypiorniak Olsztyn walczyć będzie z Jeziorakiem Iława, Warmia Olsztyn podejmie Spartę Oborniki, pauzować będzie Sambor Tczew. Przechodzimy do koszykówki. Tutaj rywalizacja w ćwierćfinale fazy play-off w pierwszej lidze. No i sporo się działo i sypnęło niespodziankami, także naprawdę emocje sięgają zenitu w tym momencie rozgrywek. GKS Tychy w tym momencie jest sprawcą największej sensacji. Zespół, który po sezonie zasadniczym plasował się na 8. miejscu, rywalizował z pierwszą ekipą sezonu zasadniczego, miastem Szkła Krosno. I tutaj no niesamowita rywalizacja wygrana przez GKS Tychy 3-1 i ta ekipa zameldowała się w półfinale. Podobnie jak Górnik Wałbrzych i podobnie jak SKS Starogard Gdański. Czekamy jeszcze na jedno rozstrzygnięcie, czyli rywalizacja pomiędzy Politechniką Opolską a Astorią Bydgoszcz. Zobaczmy, jak wyglądały mecze ćwierćfinałowe z minionego weekendu. Za nami kolejne mecze ćwierćfinału fazy play-off w pierwszej lidze. Kotwica Kołobrzeg przegrywa z Górnikiem Wałbrzych w meczu numer 3. 86-95, tym samym Górnik zamknął całą rywalizację na stanie 3-0. W trzeciej serii SKS Starogard Gdański wygrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 97-79. GKS Tychy przegrywa z miastem Szkła Krosno 71-79. Politechnika Opolska wygrała z Astorią Bydgoszcz 74-73. Seria numer 4. SKS Starogard Gdański wygrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 93-63 i zamyka całą rywalizację przy stanie 3-1. Wielka niespodzianka, GKS Tychy, 8. drużyna sezonu zasadniczego, wygrywa całą rywalizację z liderem, miastem Szkła Krosno 93-73 i zamyka całą rywalizację na stanie 3-1. Politechnika Opolska przegrywa w meczu numer 4 z Astorią Bydgoszcz 73-81 i jest remis 2-2. Pozostał do rozegrania mecz numer 5 pomiędzy Astorią Bydgoszcz a Politechniką Polską. To spotkanie 1 maja. Dla przypomnienia, w tym tygodniu przede wszystkim będziemy zwracać uwagę na to, co się będzie działo z zespołem Młyny Stanisław Koszalin. Dlaczego? Już w najbliższą środę mecz ligowy z MKS-em Fanflor Lublin, a 2 dni później obie drużyny zmierzą się w półfinale Final Four Pucharu Polski. No i tam rywalizacja może się zakończyć dla naszej drużyny już po pierwszym meczu, a niekoniecznie, bo jeśli nasz zespół mecz pucharowy wygra, to wówczas w niedzielę zagra w wielkim finale Pucharu Polski. W drugiej parze mierzą się również czołowe drużyny rozgrywek, czyli KPR Gminy Kobierzyce z Zagłębiem Lubin. Zapowiada się naprawdę ciekawa konfrontacja i na pewno kibice w Koszalinie są mocno zmotywowani, zmobilizowani na te konfrontacje. Natomiast szczypiorniści Elink Gwardii Koszalin zmierzą się z MKS-em Bodega Grudziądz. Będzie to przedostatnie spotkanie tego sezonu w pierwszej lidze. To dzisiaj, na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.